Cześć, witam w kontynuacji. Walczymy, mamy przeciwnika, zobaczymy jego statystyki. Widziałem, że miał dużo memera. Okej, źle wpisałem. Zetniemy na czat i zobaczymy. Gabolg fans, dobra. Okej, tam po prostu NG mi się pomyliło. O kurna, ten chłop ma statystyki 50 wygranych, 3 przegrane. Jakiś gigakox. Ja nie mogę. Dobra, mam nadzieję, że tutaj się nie skończy nasze wyzwanie. Mamy oficjalne info, piechura, przeciwnik nocne elfy, MMR 6715. Dobra, no to trzeba się postarać, panie i panowie. Piechur nam mówi, musimy zastosować naszą najlepszą strategię, aby pokonać tak mocnego przeciwnika. Czyli gramy na elfa. Zagramy takiego mocnego pusha, którego grają aktualnie najlepsze humy na świecie przeciwko elfom. Kto śmiał zbrukać te pradawne ziemie? Kim są ci, którzy wzbudzili gniew Cenariusa i nocnych elfów? Kurde, Belek! Cię wystraszyłem i się robi nieciekawie. Jakieś kurde Cenariusy tutaj nam grożą. Kto cię obudził? Kto cię wybudził? My z chłopakami z kanału cię wybudziliśmy, pani koleżko. Stoisz nam na drodze, żeby widzieć wynik 50-0, więc no musimy stawić sobie nawzajem czoła. Albo nas przepuścisz przez swoje lasy, albo sami sobie przejdziemy. Dobra, zaczynamy, idziemy creepować. Skautuje nam piechur. Pierwszy elemental, żeby zbierał obrażenia. O nie. O matko, jedyna, tragiczny początek. Nie! Tragiczny początek, straciliśmy futa. Generalnie tego futa nigdy nie można stracić, a ja go właśnie straciłem, więc jest tragedia. Miał pecha. Nasze ziemie z barbarzyństwa. Ja wycofam się do lasu. Stamtąd będę nad wami czuwał. Kurde, Belek, tutaj, patrzcie, tutaj jakiś tryhard od tego scenariusa jest, jakieś motywacyjne przemówienia do swoich elfów i tak dalej. Ukrywa się, żebyśmy nie mogli go dopaść. Dobra, znajdziemy cię, koleżko, tak czy siak. Dobra, panowie, my wbijamy drugi level. Zablokowaliśmy sobie bazę. Za chwilkę postawimy sobie, jak będziemy mieli surowce, postawimy sobie Blacksmitha w kuźnie. Plus Towera, plus zrobimy takie tutaj. O, w tym miejscu zrobimy taką. O, decha biega. W tym miejscu zrobimy taką ostoję spokoju dla naszych pesantów. Bo teraz wiecie, że meta polega na tym w tym matchupie, że elfy cały czas was harasują. Tak jak tutaj widzicie tego Wispa. Ten Wisp prawdopodobnie później będzie nam chciał wejść do środka, do bazy. Po czym, jak wejdzie do środka ten Wisp, DH się do niego teleportuje i nam zabije prawie wszystkich workerów, nie? Dlatego, żeby tego uniknąć, robicie sobie taki safe spot, do którego nie mogą wejść większe jednostki niż bohater, tak? Jakie masz rozkazy? Znaczy, większe niż bohater. Takiej kolizji jak bohater, takiej wielkości, tak? Więc tak naprawdę tam, no, postawimy sobie towera, jak przyjdzie do nas DH, to my się tam wszystkim schowamy, nie? Dobra, harasujemy przeciwnika, próbujemy zabijać wispy od drewna, żeby spowolnić jego później. Te trzy plus wolniejsze lory będzie miał dzięki temu. Tutaj kolejny wisp, tłuczemy te wispy, staramy się nie tracić naszych footmenów i chórów. Dobra, tam wysłałem tego milicjanta, żeby poszukał tego wispa, ale go nie ma, więc nie wiem, gdzie jest, cofnął go może. Dobra, kupimy sobie buta. Kupimy buta i sricleta. Dobra, i teraz. O, leci! Milicja go! Zabijcie go! Milicja go, blokuj! Co jest? Zabić go, szybko! Czekajcie, póki możecie. Kurde, Belek, w ostatniej sekundzie dał radę DP walnąć! No i dobra, i widzicie teraz. Patrzcie, widzicie? Mam tego safe spota, do którego mogę sobie schować wszystkich pesantów, nie? Tego milicjanta wezmiemy go. Dobra. Okej, w tym czasie go tutaj przypuszczujemy. Lipa, że nie mam tego. Lipa, że nie mam Dusta. Okej, widzicie, mam towera. Tower spali manę i milicja przegoni go. Okej, widzicie teraz tak. Tower. Dobra, straciłem innego. Tower mu spalił manę. Co prawda i tak tutaj dużo straciliśmy. On niby musi użyć TP.
Ale nie zbieraliśmy złota przez ten długi czas, nie? Więc nie jest wcale tak dobrze, jest średnio. Jest nawet bardzo średnio. Musimy się cofnąć, bo teraz DH nam tu wróci, obroni się w bazie. Musimy kupić za chwilkę nagę. I patrzcie, zobaczcie, mam te dwa i mam 200 golda tylko. Nie mogę nawet kupić bohatera. A muszę kupić bohatera. Muszę zrobić sanktuarium. Jest lipa. Okej, okay, stracę puta. O, jest naga, ale mamy buta, więc spokojnie uciekniemy. Futy, 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 mikro. Właśnie. Ech, no gram, ten elf w poprzednim sezonie miał drugie miejsce na rankingu. Ten elf poprzedni sezon skończył na drugim miejscu, znaczy na drugim. Drugim albo trzecim miejscu skończył Ladera Blizzardowskiego. Na koniec sezonu. Dobra, robimy to sanktuarium, o którym mówiłem. Power building 3 workerami. I teraz tak, to co my chcemy zrobić, to zrobić kilku priestów, rifle i robimy mocnego pusha, który tak naprawdę jest all-inem. I albo nam wyjdzie, albo nam nie wyjdzie. Na razie jest ciężko, przeciwnik ma dużą przewagę. Zabiliśmy parę wispów, więc to nam trochę pomaga. Robimy rifle. Kipujemy co możemy. Tarcza, znaczy różdżka błyskawic. Taka. Se. Dobra, robimy priestów. Zrobimy sobie farmę. Kipujemy sklep. Z iluzją możemy skipować sklep. Gdybyśmy nie mieli iluzji, nie robimy rady. Robimy upgrade do rifli. Długie lufy. Długie lufy. Bez tego upgrade'u rifle są bardzo słabe. Jest to jeden z najważniejszych upgrade'ów. Za pomocą iluzji skipujemy tego kampa. Kupimy sobie tutaj niezniszczalność i... Znaczy nie, kupimy na pewno scrolla leczącego. Sprzedamy różdżkę i kupimy scrolla. Dobra, mam priesta, który nas wyleczy. Drugi priest w drodze. Musimy zaraz robić kolejnego rifla. Jak widzicie, że przez to, że nie zbierałem tak długo złota, mam bardzo mało surowców. Tego złota brakuje, żebym mógł produkować cały czas rifle. Teraz chcemy zrobić, jak... W momencie, jak macie dwóch priestów, chcecie zrobić jedną sorcerkę, czarodziejkę, żeby mieć slowa na DH. Dobra, skipujemy jeszcze tutaj kampa na górze. Dobra, on tu był? Tak, on tu był. Dobra, to zrobimy sobie mida. Zrobimy sobie mida, żeby bić trzeci. Mamy source, przygotowujemy już 4 workerów do Tower Rusha i lecimy. I all-inujemy. I all-inujemy za Lorderon. Za 50-0! Za chłopów i chłopki z YouTube'a. Wsłucham uważnie. Potrzebujesz mojej pomocy? Aha, tu już skipował tego kampa. Teraz mam nadzieję, że wyjdzie. Wsłucham uważnie. Tak? Ktoś jest ranny? Co ci dolega? Energia. Ale idziemy, na nich wiedzie. Dobra. Nie zdołacie mnie pokonać. Jestem sercem tej ziemi. Co tam je straszysz? Nie strasz, nie strasz. Za Lorderon! Za Lorderon! Tak jest, chłopaki, jest motywacja. Wyrżnąć ich, za Lorderon, jazda. Jedziemy, za Lorderon. Mikro, najpierw musimy zniszczyć AOWA. Po tym jak zniszczymy AOWA, skupimy się na biciu bohatera. Ale najpierw bijemy AOWA. Powolutku, nie dajwujecie. Nie możecie wchodzić bardzo głęboko, wkuzujemy DH jak możemy. Mikrujemy, nie tracimy jednostek. Musimy to overtime, musimy to powoli zrobić. Zobaczcie, jest daleko do nocy. Nawet jeszcze połowy dnia nie ma. Powolutku tower rushujemy. Powolutku. Towery, pamiętajcie, towery kontrują DH plus niedźwiedzie. W jaki sposób? Palimy manę na niedźwiedziach za pomocą arcane towerów, czyli niedźwiedzie nie mają shida. Nie wchodzimy za głęboko, jak nie ma potrzeby, ale tutaj możemy teraz autoatakować, widzicie? O, chain! Kurde! Dobra, slow. Dobra. Postawimy sobie sklep. Dobra. Tą sklep. Postawimy sobie sklep. I powolutku, nie dajwujecie. To musicie, tutaj musicie cierpliwie grać tego pusha zawsze. To jest najlepsza strategia, jak aktualnie humy mają przeciwko elfom. Przeciwko DH. O, ach, nie zrobiliśmy sklepu. Dobra. Mikrujemy. Cofamy.
Patrzcie, Tower robi robotę. Drugi też. Palimy manę na nadze. I trujemy, skupiamy się na mikro. Palimy manę na nadze. Workerzy nam też pomagają. Mamy cały czas scrolla. Mamy manę na nadze. Możemy upota użyć, ale jeszcze nie trzeba. Da. Mamy dalej scrolla. Cofamy twista. Dobra, pis żyje, nic widzi dead. Potrzebujesz pomocy, człowieku. Dobra, do tyłu. Grujecie. Mamy chaina, zaraz użyję. Dobra. Chain. Mamy scrolla dalej, więc spokojnie. Patrzcie, tower, jaką robotę robią. Dobra, popisujemy silnie. Dobra, nie dajwujemy jak nie trzeba, spokojnie, sidujemy. Nie ma potrzeby dajwować. Jak możemy być silnie tutaj. Czego chcesz, skarbeni? No dalej. Potrzebujesz pomocy, człowieku. Potrzebujesz mojej pomocy? Masz już jakiś cel? No dalej. Gotowe. Już się. Gotowe. Nie należy. A, fokus. Inkrujemy. To jest bardzo ważne, żeby nie tracić jednostek. Musimy się lepiej wymieniać. Czego chcesz? Fokus na nagę. Dead. Dobra, na nagę dead. Nice. Jest! To by było na tyle, chłopcy! Odparliśmy ich! Tak jest, odparliśmy ich! Tak jest, zwycięstwo! Pokonaliśmy elfa, który w poprzedniej sezonie był chyba top 2 albo 3 ladera. Więc nice, good game. Win, nie przegraliśmy jeszcze, dalej walczymy, wynik 50-0. MMR 6614, panowie. No i co? No fajnie było, win. I kontynuujemy, nie ma co przerywać, gramy dalej. Kolejna gra, przeciwnik nocne elfy, MMR 6511. Super, że udało się wygrać poprzednią grę, było to ciężkie, było to stresujące na swój sposób, bo nie chciałem jeszcze przegrywać, no ale się udało. Piechurze, czy możesz nam podać wynik, jaki mamy do tej pory na ladderze? Jasne! Aktualny wynik 19-0. Super, bardzo fajnie, bardzo dobrze. Okej. Okay. No to jedziemy. Skautujemy oczywiście pierwszym piechurem. I reagujemy na to, co będzie robił nasz przeciwnik. Prawdopodobnie będzie DH, bierzemy sobie 4 inicjatyw do creepowania. Oczywiście wszystkie obrażenia zbieramy, staramy się zbierać udar elementalem. O, elegancko, znaleźliśmy przeciwnika, dlatego creepujemy to. I będziemy auto-atakowali tutaj archerkę, może się uda ją zabić. No bo skimczakuję może tego Mopulda. Próbujemy. No, warto było spróbować, nie? O, szponki, bardzo fajnie. Zbiję tego? Zapuszczę, się obudziłem. Ach, teraz tej jarczerki nie zabiję, panie. Dobra, co mi nic nie. Ty bierz spony i lecimy na przeciwnika. Zbiję jarczerkę. No, przez to, że próbowałem skrzyżakować. Właśnie. Arczerka ma chyba 1 HP, come on! Te 2. Dobra, muszę zabić tego futa. Tam, muszę go zabić. Dobra. Suicide'a zrobimy. Ech, nie dobrze. No okej. Okay. Ale jedziemy i tak musimy harasować przeciwnika. Robimy te 3, zamykamy bazę, bo gramy przeciwko DH. On biegnie na nas, ale spoko, mamy zamkniętą bazę, więc nie ma problemu. Pyk. Tak jest. Czyli on zaraz się odbije od naszej bazy, będzie musiał tu wrócić do obrony. Nie ma najmniejszego problemu. To co on robi, raczej mu nie wyjdzie w tym przypadku. Okej. Okay. Co? Nie zamknąłem bazy? Głupcze! Do broni! Do broni, chłopie! Kurna, nie zamknąłem bazy? Ech, myślałem, że zamknąłem bazę. Ja nie mogę. Dobra, dobra, i właśnie widzicie, to się dzieje, jak puścić DH i nie jesteście gotowi na obronę. Patrzcie. Ja cię kręcę. O mój Boże. 1, 2, nie? Potrzebujesz mojej pomocy. 3. 3 futów straciłem. 3 workerów, nie dobrze. O, ale zaczynasz HP? Zabijecie? Zabijecie?
Nie, nie dobra, dobra, bijemy wyspę. O mój Boże, chłopie, straciłem prawie wszystkich workerów, jakich miałem. Myślałem, że zamknąłem bazę. Myślałem, że mam zamkniętą bazę, ale nie miałem. No dobra, no nic. Zasadziłem tą farmę. Musimy tu siedzieć tak długo, jak możemy teraz. Musimy go trzymać, bo jak do nas przyjdzie drugi raz, to nam zabije wszystko, co mamy. O Jezu, dobrze tego elementala. Jeszcze nie mam drugiego levelu. Potrzebuję drugi level. Patrzcie, workery mają... Jakieś rzeźnie. Byłem pewien, że zamknąłem bazę, teraz ją zamknę na 100%. Ale chyba mało HP, ja go cały czas mogę zabić. Gin! Gin! Nie mogę się doczekać. A to atakuj! Nie mam zasięgu! Ja ci kręcę. Jakie masz rozkazy? O cóż, znowu chodzi. Znakomicie. Tak? Powiedz tylko słowo. No nie, no nie chcę przegrać wyzwania na 19-0. Twój rozkaz na dalej. Nie chcę przegrywać na 19-0. O, buta ma. Dobra, powiem Immolation kanone, tak jest. Potrzebujesz mojej pomocy? Ulepszenie? Do czego ci trzeba? Niech będzie. Co chcesz? Naga, go. I musimy cały czas siedzieć na tym typie. Ma mało many w studniach, więc musimy tu siedzieć. Dobra, biegnie DH. Ej, zbejtuję go. DH mnie goni? Zbejtuję DH. Goni mnie? Tak, górą. Dobra, zbejtujemy go. Naga. Naga, naga, zabij. Jest! Dobrze. Who are you? Kim jest? Jakby ci to powiedzieć... Chłopy z YouTube'a i chłopki wysłały mnie w celu zdobycia wyniku 50-0. Jakby ci to powiedzieć. Random. Nie będę z nim ślicał. Pamiętajcie, w wyzwaniu ja w ogóle z nikim nie piszę. Nieważne co piszę, zwyczaj nic z nim nie piszę, bo... To jest, wiecie, odwracanie mojej uwagi. Okej, okay, GG, nice. Dobra, myślałem, że to przegram. Patrzcie, jakie to było close. Ja nie mogę. Ta gierka była tak samo stresująca jak poprzednia. W tej gierce chyba byłem jeszcze bliżej przegranej niż poprzedniej, dlatego że myślałem, że mam zamkniętą bazę, a bazy zamkniętej nie miałem. Dobra, aktualnie mamy wynik 20-0. Było grubo. Jaki mamy MMR? MMR mamy 6660, prawie 6659. Gierka kolejna, przeciwnik orkowie, MMR 5715. No jest to dużo, dużo niższy MMR niż poprzedni gracze. Więc w teorii nie powinno być z nim większego problemu. Zobaczymy, co zrobi, jak zagra i na to wszystko zareagujemy. Gotowy do akcji. Jakie masz rozkazy? Powiedz tylko słowo. Piechur gotowy do akcji. Gotów do pracy. Na Warcraft Champions bym grał. O, skaut peonem. Twój rozkaz? Dobra. Tak. Ciekawe, jak skautuje peon. Gotowy do akcji. Potrzebujesz mojej pomocy. Teraz skripujemy sobie tutaj szybko kampa. Gotów do pracy. Ja bym w planie skripować. Wow, próbował dobić, nieźle. Ja bym w planie skripować tego dużego mercenary kampa, ale jako że koleżka skautował peonem, zmieniłem plan. Kupię sobie Priesta. Dobra. O nie. Nie, nie, nie. Dobra. Wow, 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 fajnie było, jakbym tego pisał ratował. Okej, okay, udało się. Dobra. Okej. Okay. Miałem w planie skrybować tamtego kampa, ale ten peon mi przeszkodził, więc... Zagramy troszkę tak, no pseudo-standardowo, tak? Potrzebujesz mojej pomocy? Co on gra? Farsira? Nie klipuję do kampa. Ciekawe. Zbijmy go w takim razie. Aha, dobra. Beatmaster jest chyba. Ta, Beatmaster, dobra, spokojnie. On nie ma HP. Może go zamknę. Rób co chcesz.
Dobra. Nie musimy stawiać tabora, wystarczy, zamkniemy bazę. Zagramy rifle pusha. Zagramy pusha z riflem. Znaczy to będzie taki push rifle, MK, dwóch priestów i Sorsa. To bardzo dobrze działa przeciwko Blademasterowi. Znaczy bardzo dobrze. To jest okej. Okay. To jest dobra zagrywka. Jak się dobrze zmigruje, to naprawdę można zniszczyć przeciwnika tym innym pushem. Chcę toporem. Tak, to ja już pójdę. No już. Kogo zakrywujesz? O, co on to kipuje? No szalony. Pyk. Kupimy Dusta. O, nie ma zasięgu. Dobra, dobiłem. Nice. Kupimy Dusta. O, zbij go. O. Lol, zginie? Padł. Nice, padł. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, go. Mam prawie trzeci... No za chwilę mam trzeci poziom. Go, go. Niech on się leczy. Jak zabiję mu jednego peona, będę miał trzeci level i mu wszystko spuszuje. O, jest peon, którego możemy zabić. O, Grant. Tego HP niemalże. I level trzeci, daj mi, nie dobijaj go. Okej, okay, mamy level trzeci, no i teraz już. O, tu się jakoś jeszcze... No, 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 no. I tak widzicie właśnie, jak to wygląda, kiedy gra się z jakimś słabszym graczem. Ile mamy MMR-a? I... Lol. I się nie ładuje wynik. Ciekawe. No dobra, okej, okay, nic sobie nie zrobimy w takim razie, jakiś dziwny bóg. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Bardzo ciekawe gierki. Na koniec jeszcze tylko taki szybki rekcik na przeciwniku. No i co? No i kontynuujemy. Mamy fajny wynik. No i nasza podróż trwa dalej. Do zobaczenia. Cześć.